Nie, nie. 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 To leci. Cześć, Snoop, Spiders! Cześć, witamy Was w trzeciej i ostatniej już części poradnika na temat owadów karmowych. I dzisiaj zajmiemy się takimi, których jeszcze nie było, czyli będą to drewnojady, mączniaki i inne larwy. Tak. Pamiętajcie, że nadal obowiązuje kod rabatowy na hasło, które podaliśmy Wam w pierwszej części, więc jeśli chcecie złożyć zamówienie u owadodajni, to serdecznie zapraszamy, bo macie od nas 15% rabatu. Powyżej macie link, żeby łatwiej trafić. Tak. W takim razie zaczynamy. Ostatnią grupę owadów zaczniemy omawiać od mącznika młynarka. W terrorystyce jest uznawany za owada karmowego, ale poza terrorystyką ma niestety raczej złą sławę. Mącznik jest nazywany nawet szkodnikiem żywności. Spotkać go można praktycznie na całym świecie i także w Polsce. Preferuje budynki gospodarcze, czyli na przykład młyny, spiżarnie, piekarnie, mieszkania, czyli wszędzie tam, gdzie można znaleźć produkty zbożowe, bowiem lubi podjadać ziarna zbóż, czy nawet chleb. W początkowym stadium mącznik jest larwą, później przepoczwarza się w chrząszcza. I jako chrząszcz posiada skrzydła i niestety chętnie wlatuje do mieszkań. Larwy mącznika młynarka są popularnym pokarmem, ponieważ spełniają trzy podstawowe warunki. Są łatwo dostępne, są łatwe w utrzymaniu i mają niską cenę. Do hodowli wystarczy pojemnik z otrębami pszennymi. Otręby te posłużą Wam za podłoże i jednocześnie za pożywienie dla mączników. Wodę najlepiej dostarczać im z pokarmem, na przykład z owocami czy z warzywami. Mączniki łatwo się też rozmnażają, a samice po około 2 tygodniach od kopulacji składają jaja i przyklejają je do fragmentów podłoża. Często używaną nazwą jest mączniak, ale jest to nazwa niepoprawna, chyba że macie na myśli grupę pasożytniczych grzybów. Prawidłowa nazwa dla larwy to mącznik młynarek, czyli bez A. Mączniki zostawione na dłuższy czas w plastikowym pojemniku potrafią go przegryźć. Dlatego należy uważać, czy na przykład nie powiększają sobie otworów wentylacyjnych. Może to stanowić problem, ale może być też rozwiązaniem innego problemu. I według najnowszych badań, larwy mącznika mogą w przyszłości przyczynić się do redukcji ilości zanieczyszczeń środowiska naturalnego. Badania potwierdziły, że układ trawienny mącznika jest w stanie rozłożyć odpady plastikowe, na przykład styropian, który rozkłada się ponad 1 000 000 lat, a recyklingowi poddawane jest zaledwie 10% tych odpadów. Kolejny owad również uznawany jest za szkodnika, ale tak to już jest, że nie ma ideałów. Jako owad karmowy stanowi wysokokaloryczne uzupełnienie diety, bowiem jest owadem wysokotłuszczowym, ale poza terrorystyką nie jest zbyt pożądanym owadem, ponieważ jest po prostu jak wiertarka. Wkręca się w drewno, żłobi tunele i po prostu zjada drewno. Będziecie mogli u nas zobaczyć, że po kilku tygodniach z kawałka drewna drewnojady zostawiły same truciny. Drewnojady przypominają wyglądem mączniki, są jednak od nich nieco większe. W hodowli drewnojady są łatwymi owadami, ale wykazują skłonności do kanibalizmu. Dlatego warto podawać im karmę dla psów czy kawałki mięsa, aby dostarczyć im w ten sposób białko. Jeśli tego nie zrobimy, będą szukały białka gdzie indziej i zabijały słabsze osobniki. Przy karmieniu drewnojadami musimy też pamiętać, że larwy te są tłuste, zawierają do 55% masy tłuszczu i nie powinniśmy karmić nimi zbyt często naszych pupili. Karmiąc drewnojadami czy mącznikami uważajcie, bo lubią się one zakopywać. Mogą się na przykład ukryć w torfie na długi czas i wyjść w momencie, kiedy ptasznik będzie liniał, a jak wiecie, liniejący ptasznik jest bezbronny i istnieje wtedy zagrożenie, że pająk zostanie po prostu zjedzony. A dla dociekliwych. Pamiętajcie, że drewnojady to jednak nie korniki. Należą do innych rodzin, chociaż oba z nich są chrząszczami. Wystarczy wejść w internet i wygooglować. Zobaczcie, jak wiele jest owadów, które niszczą drewno, a są nazywane popularnie jednym określeniem – korniki. I kolejne owady, czyli mole woskowe, inna nazwa – barciaki większe. Są to owady karmowe, które nie są łatwe do zdobycia. Ale w swojej ofercie ma je na przykład owadodajnia. Więc jak chcecie zakupić, to wiecie co robić. I chociaż dzisiejszego odcinka naprawdę nie przygotowywaliśmy pod tym kątem, to mole woskowe są kolejnym szkodnikiem.
W naturze występują one tam, gdzie pszczoła miodna, ponieważ pasożytują one w pszczelich gniazdach. Są aktywne nocą i kiedy pszczoły robotnice śpią, samica mola woskowego znajduje ul, a następnie składa w nim jaja i to nie mało, bo aż 1500 sztuk. I wyobraźcie sobie, że po tygodniu z jaj wykluwają się gąsienice. Żywią się one woskiem pszczelim. Po osiągnięciu 2,5 cm zaczynają prząść jedwabny kokon, w którym przechodzą przeobrażenie. I jak widzicie u nas, owady także żerują na plastrze miodu, ale akurat wszystkie jak na złość są teraz w kokonach, więc będziemy musieli dograć je jeszcze raz, kiedy z nich wyjdą. Po około 1-2 tygodniach motyle opuszczają kokony. Potrafią latać i wspinać się, dlatego w hodowli wymagają pojemnika z dobrą pokrywką, z siatką od bardzo drobnych oczkach. Barciaki są bardzo ruchliwe, stanowią fajne urozmaicenie diety zwierząt, ale żyją dość krótko, bo jako dorosły motyl tylko 14 dni. Żuczki hawajskie to kolejny rodzaj karmówki, również uznawany za szkodnika magazynowego. Ich nazwa jest myląca, bo z Hawajami nie mają nic wspólnego. Pochodzą bowiem z Afryki. Są strąkowcami z rodziny stonek. Budową ciała przypominają popularne stonki ziemniaczane, czyli kolejne popularne szkodniki. Żuczki hawajskie są niewielkie, ale potrafią latać i wspinać się po ściankach. Do rozwoju strąkowce potrzebują fasoli. Fasola jest ich pokarmem i środowiskiem życia. Samice także składają jaja w pękniętych nasionach fasoli. Ze względu na niewielkie rozmiary są polecane jako karma dla drobnych zwierząt owadożernych, np. młodych pająków, modliszek czy drapieżnych chrząszczy. Kolejnym mało lubianym owadem są muszki owocówki. Pojawiają się one zawsze wtedy, kiedy nie trzeba. A kiedy chcieliśmy je wyhodować, nic się nie wylęgło. Dlatego najlepiej jest zakupić specjalne muszki z hodowli, czyli tak zwane nieloty. Muszki nieloty nie potrafią latać, więc możecie bez obaw otworzyć pojemnik, w którym je hodujecie i karmić bez obawy, że rozlecą się na wasz pokój. Polecane są szczególnie dla młodych pająków i dla młodych modliszek. Muszki owocówki hodujemy na pożywce i również znajdziecie wiele przepisów w internecie. Najczęściej składają się one z drożdży czy ze startego jabłka. Możecie też oczywiście zakupić gotową pożywkę. Muszki są bardzo ruchliwe, ale my mamy na nie swój sposób. Wytrząsamy z pojemnika potrzebną ilość muszek na taflę wody. I dzięki temu muszki nie uciekają, a my możemy je bez problemu złapać pęsetą. Okej, to macie już od nas podstawową wiedzę na temat owadów karmowych. To byłoby na tyle z tego odcinka. Mam nadzieję, że ta seria wam się spodobała i jeżeli byście chcieli, żeby pojawiła się ewentualnie kolejna część, to proponujcie, co mogłoby w niej wystąpić. I piszcie w komentarzach, czy może wy macie własne hodowle i co się u was najlepiej sprawdza z owadów karmowych. I pamiętajcie oczywiście o rabacie do końca kwietnia. Szczegóły w pierwszej części poradnika. A dodatkowo pamiętajcie o łapce w górę, subskrypcji i widzimy się już następną środę. A jeszcze wy możecie wybrać, czy w następną środę będzie filmik, czy może stream. Na razie.